Dawno nie widziany w Bielsku Białej gość, a już na trybunach hali przestartowej niemal w ogóle. Michał Kałuża, dzień dobry. Konwencjonalnie rozpoczniemy nasze spotkanie przed kamerą Rekord TV. Co słychać? No wszystko w porządku. Teraz już bardzo dobrze. Od 2 tygodni jestem w Polsce, także czas przeznaczam tylko, można powiedzieć, dla rodziny i znajomych. Oczywiście nie jest to w takiej formie, jakbym chciał, bo jeszcze jakieś obostrzenia i też wyjazdy były pewne zaplanowane. Troszkę wirus pokrzyżował moje plany, ale cieszę się, że już udało się wrócić na spokojnie, przede wszystkim zdrowy i teraz jest ten czas na odpoczynek psychiczny, no bo jednak fizyczny nie do końca, bo dość było czasu na odpoczynek od piłki już w Hiszpanii. To było najłatwiejsze z pytań. Każde z następnych będzie trudniejsze, a zadawać będą je nietypowi dziennikarze. Pierwsze z nich. Misiu, mam pytanie. Jak przetrwałeś tyle czasu zamknięty w czterech ścianach? No to była ciężka sprawa. Zaczęło się to wszystko w marcu, gdzie z dnia na dzień, można powiedzieć, straciłem w cudzysłowie wszystko od treningów, meczy, spotkań z kolegami. Zostałem zamknięty w czterech ścianach. Początki nie były takie najgorsze, bo jednak jakieś seriale, książki i tak dalej rozpoczęły się, ale no już naprawdę od kwietnia i cały maj to już naprawdę była męczarnia. Cześć Misiu, pierwsze pytanie. Czy hiszpańskie wino jest dobre i czy po meczach smakuje? I drugie pytanie. Czy trener Bartek Nawrat nadałby się do pracy w hiszpańskiej ekstraklasie? To ja może zacznę od tego drugiego pytania. Myślę, że tak, na pewno. Bartek ma, jego fach jest znany już nie tylko w Polsce, ale myślę, że w całej Europie. Ja jestem mu bardzo wdzięczny, ponieważ to u niego stawiałem jakieś takie moje początki typowo bramkarskie, jeśli chodzi o fach na hali. Także myślę, że Bartek na pewno by sobie poradził i jako trener, i jako zawodnik. Nieraz się śmialiśmy, że spokojnie mógłby konkurować ze mną i zastąpić obecnego mojego, można powiedzieć, przeciwnika o miejsce w bramce Burelli. Także jeśli chodzi o to pytanie, to na pewno Bartek poradziłbyś sobie. A co do wina, no to bardzo, bardzo, bardzo dobre. Po meczach smakuje oczywiście, zwycięskich jeszcze bardziej, ale niestety tych zwycięstw w tym sezonie nie było za dużo. Także mam nadzieję, że w przyszłym będzie więcej okazji do posmakowania tego wina. Cześć Michał, mam do Ciebie pytanie. Gdzie widzisz siebie za kilka lat? Wyobrażam to sobie tak, że moja kariera, tak jak do tej pory, idzie powoli do przodu, tak będzie to tak samo wyglądało w najbliższych latach. Burella jest fajnym miejscem do grania, do takich początków, do stawiania w lidze hiszpańskiej, ale oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, jeśli już pojawiłem się w tej lidze. Daję sobie czas, kilka lat na pokazanie się, na nauczenie się pewnych spraw i chciałbym kiedyś zagrać choćby w słynnym Inter Movistarze czy FC Barcelonie. Są to takie na razie marzenia, ale powoli przeobrażają się w jakieś takie indywidualne cele. Michał, tu habla español? Sí, poquito. Michał, tak szczerze, od serca, powiedz prawdę, to więcej techników jest w tej lidze hiszpańskiej, czy jednak w polskiej? No zależy o kim mówimy. No, jeśli chodzi o Michała, no to zdecydowanie. Michał jest również zawodnikiem, który sobie poradził w lidze hiszpańskiej. Jeden z najbardziej technicznych w naszej lidze, oczywiście zawodnik. Prawa, lewa noga, bez różnicy. Ale szczerze mówiąc, no to w lidze hiszpańskiej jest więcej techników. Nic nie ujmując naszej futsal ekstraklasie, ale jednak no, trzeba przyznać, że już tak na poważnie mówiąc, to w Hiszpanii bardzo, bardzo wysoki poziom. Ale to już widzi się od najmłodszych grup, choćby u nas w Burelli, jeśli patrzy się na młodych adeptów, to można powiedzieć, że no, z piłką mają do czynienia przez długie lata i to później wychodzi w seniorskim graniu, także głównie też wszystkie jakieś elementy treningu, począwszy od rozgrzewki, wszystko praktycznie odbywa się z piłką, także ta technika, można powiedzieć, przychodzi sama. Także podsumowując to pytanie, odpowiadam, że więcej techników jest w lidze hiszpańskiej. Hola Mikał,
¿Qué tal? ¿Todo bien? Cześć, Michał. Fajnie, że wróciłeś. W Polsce od dawna nie widzieliśmy się. A mam parę pytań do ciebie. Po pierwsze, który lepszy trener bramkarzy, Bartek Nawrat czy twoje do Burelli? A po drugie pytanie, jeszcze bardziej ciężka. Który najlepszy trener? Andrzej Słapa czy ten trener, który masz Burelli? Ale uważaj, bo jesteś wypożyczony, może zawsze wrócić na rekordzie i nie wiadomo, jak będziesz się skończył. Uważaj na twoje opowiedzi. Znowu zacznę od drugiego pytania i klasyczny pomidor, który kiedyś już pojawił się przed tą kamerą po którymś z meczów i to również było pytanie, ale tym razem od tatka Palucha. Także tutaj na drugie pytanie odpowiem pomidor. A co do pierwszego, to tak szczerze mówiąc Bartek Nawrat. Zdecydowanie lepiej mi się trenowało z Bartkiem. I to nie, że to robiliśmy też często, konsultowaliśmy to, co będzie na treningu i to, co potrzebujemy w danym tygodniu, czy coś gorzej wychodzi. Oczywiście z trenerem w Burelli też rozmawiamy na pewne tematy i staramy się poprawiać elementy, które gdzieś szwankują. Ale jeśli chodzi o takie same ćwiczenia, jakieś urozmaicenie ich, no to myślę, że tutaj Bartek zdecydowanie. Jaki był najbardziej stresujący mecz w twoim życiu i dlaczego? Myślę, że najbardziej stresujący mecz w moim życiu to mimo wszystko był ten demiut w lidze hiszpańskiej. Akurat był to mecz ze słynną FC Barceloną i to jeszcze na wyjeździe. Kilka dni przed tym meczem wiedziałem, że wyjdę w pierwszym składzie, także im bliżej tego meczu, tym ten stres narastał. Ogólnie jestem osobą, która zazwyczaj jest spokojna i jakoś ten stres mnie zazwyczaj omijał. Jeśli coś się pojawiło, to traktowałem to bardziej jako formę adrenaliny. Ale muszę powiedzieć, że przed tym meczem no, wyjątkowo mocno przeżywałem to, co nadchodzi. Jeśli chodzi o sam mecz, to już wszystko było w porządku, nie byłem, można powiedzieć, pod prądem. Ale jeśli chodzi o takie samo przedmeczowe jakieś zachowanie, samopoczucie, to w ostatnim czasie właśnie ten mecz wzbudził we mnie największy stres. Cześć, Misiu. Grałeś w wielu młodzieżowych mistrzostwach Polski. Znasz prawie wszystkich młodych zawodników. Gdybyś miał wybrać jednego, którego wziąłbyś ze sobą do Hiszpanii, kto by to był? Oj, ciężkie pytanie. To jest... Nie wiem, jeszcze widzę, że zostało jedno pytanie, ale chyba to będzie najcięższe. No co, jeśli miałbym być taki miły dla każdego, to powinien powiedzieć, że Kamila Surwiaka miałbym zabrać. Ale to prawda, zagrałem na wielu młodzieżowych mistrzostwach. Na każdym ktoś gdzieś tam mi zapadł. Ale ja też jestem bramkarzem, inaczej patrzę raczej na zawodników z pola. Bardziej bym patrzył na bramkarzy i zawsze jak gdzieś graliśmy i pojawiał się jakiś fajny bramkarz, to bardziej na nich zwracałem uwagę. Także... Sorry, Kamil, ale na to pytanie nie odpowiem, ale jeśli chcesz, to możesz jechać ze mną. Cześć, Michał, mam do ciebie pytanko. Chciałbym się ciebie zapytać, czy lepiej ci było, jest w szatni w Hiszpanii, czy lepiej było u nas na rekordzie? Pozdrawiam cię. No myślę, że tutaj szatnia rekordowa i numer, słynny numer 4 to na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Jeśli miałbym porównać ten rok, a poprzednie lata spędzone w szatni w Bielsku, no to zdecydowanie szatnia na rekordzie. Jednak przez ten rok czułem jakąś blokadę językową, też nie wszystko rozumiałem, szczególnie na początku. Także nie wszystkie żarty mogłem złapać, ale też jak na to patrzę już po kilku miesiącach, gdzie już naprawdę więcej rozumiem, no to jednak jest to spokojniejsza szatnia w Hiszpanii. Tam większość zawodników jest skupiona na treningu, na meczu i to da się odczuć. Tutaj czuło się taki większy luz. Nieraz to była popularna szydera, ale raczej każdy to traktował wszystko w formie żartu, w formie dowcipu i atmosfera stała zawsze na wysokim poziomie. Jeszcze jak do tego dochodziły wyniki, no to już naprawdę z samą przyjemnością przychodziło się na trening, czy też spędzało czas po wygranym meczu,
A nie dość, że w zeszły sezon w Bureli nie wszystko rozumiałem, tak jak powiedziałem, to do tego jeszcze nie zawsze były wyniki, nie zawsze było kolorowo, szczególnie po meczach, gdzie panowała po prostu cisza. Także to były takie, można powiedzieć, nieprzyjemne chwile, ale podsumowując to pytanie, to zdecydowanie szatnia rekordowa wygrywa.